Materiał ma charakter humorystyczny, mit na uwadze, jeśli akurat oberwał twój ulubiony film, dystans zalecany. Co jest nie tak z filmem X-Men Mroczna Fenix? Efekt ze świecącą literką X jest na tyle słodki, że aż odjąłbym jednego karnego ptaka, gdyby już było co odejmować. Who are we? Okej, jak film rozpoczyna się od tak egzystencjonalnego pytania, to już wiadomo, że będzie grubo. John. Właśnie radio samo zmieniło stację i pierwsza rzecz, którą podejrzewa ta kobieta, to że zrobił to ktoś na odległość. Raczej każdy normalny człowiek pomyślałby, że po prostu psuje się radio. Gdy u mnie coś szwankuje, raczej nie chodzę po domu wypytując, czy ktoś przypadkiem właśnie nie nauczył się telekinezy. Aha, widać, że gość ma zakrwawioną twarz jeszcze nim uderzy nią o deskę rozdzielczą. That's why I'm here, actually. You see, I have a school. Dziewczynka właśnie straciła rodziców i pierwsza rzecz, o której słyszy, to że powinna pójść do nowej szkoły. Gratuluję podejścia. Take this pen, right? Ej, już lepsza byłaby anegdota z łyżeczką. Any questions? Like a thousand. We don't have time for a thousand. To po co prosiła o pytania, skoro na żadne nie chce odpowiedzieć? Well, technically the... It'll get us there. Let's go. Ta odprawa trwała dokładnie 24 sekundy. Dobrze, że mieli czas, aby wszystko idealnie przegadać. Jak to się stało, że tak potężna wiązka lasera z jego oczu kompletnie nie rozwaliła promu kosmicznego? Tym bardziej, gdy wiemy, jak wielkie zniszczenie potrafi spowodować. Jean can hold that shuttle together. But not from here. I need to get inside. To zaraz, żeby załatać na odległość kadłub, musi wejść na pokład promu kosmicznego, to telekineza nie działa przez ściany? Słabe CGI zawsze będzie słabym CGI. How are you feeling? I feel fine. Dziewczyna właśnie wchłonęła dziwną, obcą, kosmiczną substancję, a ty się pytasz, jak się czuje? Wyraźnie nie oglądał Venoma. You put us in danger, Charles. Zaraz, a czy właśnie nie tym się zajmujecie? Narażaniem życia, aby uratować innych? No, I've never seen a power rating like this. You're off the charts. You're good to go. Nie, no jasne, właśnie się dowiedziałeś, że jej odczyty genetyczne są poza skalą. Nie warto byłoby tego głębiej zbadać, sprawdzić, co się właściwie dzieje? No bo to zupełnie normalne, że mutant nagle staje się supermutantem po wchłonięciu kosmicznej substancji. Nie ma na co patrzeć, można się rozejść. She seem okay to you? To someone who's just been hit with solar flares? Czy ona naprawdę uważa, że to, co zobaczyli w kosmosie, to był rozbłysk słoneczny? Tutaj układ szyb w drzwiach jest inny niż na kontrplanie. Wyraźnie podejście pod drzwi było kręcone w innym miejscu niż scena realizowana od wewnątrz mieszkania. And don't try to lie, I can read your mind. Jeśli czyta w myślach, to już po zobaczeniu ojca powinna się dowiedzieć, co się właściwie tutaj wydarzyło. Niemożliwe, żeby chłop po spotkaniu nagle swojej córki po tylu latach nie zobaczył przed oczami całej swojej przeszłości. Co? Skąd się tutaj wzięła policja? Przecież jeszcze nic się nie stało. No, chyba że trzeba było w scenariuszu dopisać jakieś wydarzenie dodatkowo podburzające panią Fenix. Ej, oni chcą ją zatrzymać czy zabić? It wasn't an accident, Scott. No, jak dla mnie to wyglądało jednak jak wypadek. Przecież wszyscy są mutantami, musieli ujarzmiać swoje moce, nauczyć się je kontrolować i chyba każdy z nich dobrze wie, co się dzieje, gdy nad nimi się nie panuje. Więc ze wszystkich osób to właśnie X-Meni powinni najlepiej zrozumieć, co się wydarzyło, a nie zacząć obwiniać się nawzajem. No civilians pass this. FBI. Okej, rozumiem, że FBI, ale oni tak czy owak nie powinni sprawdzić im odznak? Wylegitymować? Ot tak, każdy na hasło FBI może sobie wejść gdzie tylko chce. I hurt people. Kill people. A teraz żyję wśród zieleni jak farmer, a cały świat zostawił mnie od tak w spokoju. Grzechy wybaczone, piękna idylla. Słucham? To teraz ścigają również wojsko? Jak to się mówi, Z-escalated quickly. Właśnie dwóch potężnych mutantów walczy o kontrolę nad śmigłowcem, a on im każe wejść do tej maszyny? Co tutaj się dzieje? Oni odstawiają jakieś animki? No, ta scena to był jakiś majstersztyk. Ciekawe, jak wyglądało jej planowanie. Wyobraźcie sobie spotkanie. Jeden ze scenarzystów mówi, i teraz oni wszyscy wejdą do śmigłowca. Drugi odpowiada, ale słuchaj, tych żołnierzy jest za dużo. To nic, wszyscy się zmieszczą, kto nie da rady, będzie dyndał u dołu. No dobra, i co się stanie dalej? No jak to co? Dalej Magneto wyrzuci ich przed siebie jak piłkę do baseballa. Genialne. After destroying two communities and attacking police and military personnel. Nie rozumiem tylko, dlaczego do tej pory nikt z rządu nie odezwał się w tej sprawie do Charlesa. Przecież do tej pory wszystko z nim dogadywali, zgłaszali się po pomoc i tak dalej. Naturalnym wydaje się najpierw zaciągnąć informacje u źródła, a dopiero potem wysyłać wojsko na poszukiwanie jakiegoś mutanta. It's your destiny, Jean, to become something greater. Into the greatest force in the galaxy. Okej, można zakończyć film. Dziękuję.
Przyznaję, wygląda to efektownie, ale wyciągnięcie na powierzchnię wagonów metra nie ma w ogóle żadnego strategicznego sensu. W czym mu to ma w zasadzie pomóc? Jeśli ona może od tak przejąć jej moc, to dlaczego nie zrobiła tego już na samym początku filmu? Nagle, jakimś cudem, armia jest w stanie bez problemu unieszkodliwić bandę mutantów. Czy on właśnie rzucił w nią kamieniem? W sumie całkiem zabawne, że ostatnia walka w filmie oparta jest o wzajemne trzymanie się za gardło. Karnych ptaków,